Księga Rodzaju. Poprzednim razem przyglądaliśmy się, jak jej rozdziały od 1 do 11 zarysowują główny wątek historii biblijnej. Bóg stworzył wszystko i uczynił ludzi na swoje podobieństwo, aby w Jego imieniu panowali nad światem. Jednak ludzie wybrali grzech i bunt, więc świat wymknął się spod kontroli i pogrążył w przemocy i śmierci. A wszystko to doprowadziło do rozproszenia ludzkości podczas budowy wieży Babel. Mamy więc pytanie, co zrobi Bóg, żeby uratować i odkupić swój świat? Po tym jak doszło do rozproszenia ludzkości, autor śledzi losy jednego rodu, który w końcu wydaje na świat człowieka o imieniu Abram, później znanego jako Abraham. Obietnica, jaką Bóg składa Abramowi, nadaje zupełnie nowy bieg historii. Bóg wzywa go, aby opuścił swój dom i wyruszył do ziemi Kanaan, która pewnego dnia stanie się jego własnością. Bóg obiecuje uczynić Abrahama w tej ziemi Ojcem Wielkiego Narodu, rozsławić Jego imię i błogosławić Mu. Te obietnice łączą się z wcześniejszymi fragmentami Księgi. Budując wieżę Babel, ludzie w swej zuchwałości chcieli zdobyć sławę i nie wyszło im to na dobre, ale szczodry Bóg rozsławi imię Abrahama, o którym nikt dotąd nie słyszał. W błogosławieństwie dla Abrahama pobrzmiewa echem to, jakiego Bóg udzielił na samym początku ludzkości. Ale dlaczego Bóg błogosławi Abrahama i jego rodzinę? Odpowiedź znajdujemy w ostatnim zdaniu obietnicy: I będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Oto klucz do zrozumienia całej reszty Biblii. Poprzez ród Abrahama Bóg zamierza ocalić i błogosławić zbuntowany świat. Właśnie dlatego cały dalszy ciąg Starego Testamentu skupia się na tej jednej rodzinie, która ostatecznie zyskamiano narodu Izraela. To również powód, dla którego na górze synaj Bóg nazwie Izraela Królestwem Kapłanów. Bóg chce użyć Izraela, by objawić się wszystkim innym narodom. To właśnie o tej obietnicy będą mówić Biblijni, prorocy i poeci. Będą głosić, że obietnica wypełni się przez Mesjasza, króla Izraela, którego panowanie przyniesie sprawiedliwość i pokój wszystkim narodom. Ale w tym punkcie historii nie jest to jeszcze jasne. Musimy czytać dalej i śledzić, jak wypełnia się Boży Plan. Dalsza część księgi skupia się najpierw na samym Abrahamie, później na jego synu Izaaku, potem na Jakubie, wreszcie na jego dwunastu synach. Tym, co łączy opowieści o każdym z pokoleń, są dwa główne motywy. Po pierwsze, dzieje każdego z nich to pasmo porażek. Wszyscy co róż podejmują złe decyzje, które rujnują ich życie i stawiają pod znakiem zapytania wypełnienie się Bożej Obietnicy. Ale Bóg nadal jest im wierny. Wciąż wyciąga ich z tarapatów i potwierdza swoją obietnicę, że pomimo ich błędów będzie im błogosławił, a poprzez nich także inne narody. Weźmy Abrahama. Bóg obiecuje mu liczne potomstwo, ale on ze strachu o swoje życie dwukrotnie wypiera się własnej żony, gdy ta wpada w oko innym mężczyznom. Nie przyznaje się, że jest jej mężem, przez co ściąga na siebie mnóstwo kłopotów. Ale to nie wszystko. Abraham i jego żona Sara nie mogą mieć dzieci. Sara namawia więc Abrahama, żeby przespał się z jedną z jej służących, co przysparza im jeszcze więcej problemów. Ale za każdym razem Bóg przychodzi Abrahamowi z pomocą. W rozdziałach 15 i 17 formalizuje nawet swoją obietnicę, zawierając z nim oficjalne przymierze. To właśnie ta sławna scena. Bóg mówi Abrahamowi, żeby spojrzał nocą w gwiazdy i je policzył. Obiecuje, że tak liczne będzie jego potomstwo. Abraham nie ma dzieci ani żadnych widoków, by jeszcze je mieć, a jednak patrzy w niebo i wbrew wszelkiej logice ufa Bożej obietnicy. W odpowiedzi Bóg zawiera z nim przymierze i obiecuje mu, że stanie się Ojcem wielu narodów, tak aby cały świat mógł cieszyć się Bożym błogosławieństwem. Bóg mówi Abrahamowi, aby oznaczył swoją rodzinę symbolem przymierza, czyli obrzezał wszystkich chłopców w rodzinie. Ten symbol miał przypominać o tym, że płodność jego rodu jest darem od Boga. Ostatecznie Abraham ma mnóstwo potomków i umiera w późnej starości. W historii Jakuba motywy te widoczne są jeszcze dobitniej. Już od narodzin Jakub ostro pracuje na to, by jego imię oznaczało oszust. Oszukuje swojego brata Ezawa i pozbawia go jego dziedzictwa i błogosławieństwa. By to osiągnąć, oszukuje też swojego ślepego ojca, a potem po prostu znika. Doszło do tego, że miał cztery żony, choć kochał tylko jedną, Rachele, co sprawiło, że życie jego rodziny było ciągłą rywalizacją. Pokory nauczył się dopiero, gdy został oszukany przez swojego wuja Labana, który skradł mu ładnych parę lat życia. Role się odwróciły. Upokorzony Jakub wraca do swojej ziemi rodzinnej. Potem następuje przedziwna opowieść o tym, jak Jakub walczy z Bogiem, żądając jego błogosławieństwa. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Ale Bóg docenia determinację Jakuba i przelewa na niego błogosławieństwo dane Abrahamowi. Nadaje też Jakubowi nowe imię Izrael, co znaczy ten, który walczy z Bogiem. Motywy te osiągają kulminację w ostatnich rozdziałach księgi poświęconych synom Jakuba. Jakub kocha swojego przedostatniego syna Józefa bardziej niż jego braci i daje mu drogocenny płaszcz. Dziesięciu starszych synów zaczyna nienawidzić Józefa, porywają go i chcą go zabić. Ostatecznie jednak sprzedają go do niewoli. Józef trafia do Egiptu, gdzie w końcu ląduje w więzieniu. To ci dopiero rodzinka, ale Bóg jest z Józefem. Sprawia, że wychodzi z więzienia i zostaje namiestnikiem faraona, sprawując władzę nad całym Egiptem. Gdy nastaje klęska głodu, Józef ratuje Egipcjan, ratuje też swoich braci i całą rodzinę od śmierci głodowej. I znowu, odpowiedzią na błędy i grzechy potomków Abrahama jest wierność Boga, który nawet zło braci obraca w szansę na to, żeby ocalić ich życie. Dokładnie to, pod koniec księgi, mówi sam Józef. Mówi do swoich braci. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje zachować przy życiu liczny lud. Te słowa nie przypadkiem znalazły się na końcu księgi, ponieważ podsumowują nie tylko historię Józefa i jego braci, ale całą jej treść. Od trzeciego rozdziału księgi Rodzaju ludzie niezmiennie są samolubni i źli. Jednak Bóg nie pozostawia świata samemu sobie. On wciąż jest wierny i zdeterminowany, by błogosławić ludzkość, pomimo jej błędów. Widać to szczególnie wyraźnie w tej tajemniczej obietnicy zrodzonego z kobiety potomka, która przewija się przez całą tę księgę. Pamiętasz rozdział trzeci? Bóg obiecał, że nadejdzie zraniony zwycięzca, który zmiażdży węża, niszcząc w ten sposób zło u jego źródeł. Autor wprost łączy te obietnice z rodem Abrahama. To część Bożego planu, by błogosławieństwo spłynęło na wszystkie narody. Z Abrahama obietnica przeszła na Judę, czwartego syna Jakuba A oto jak to się stało W 49 rozdziale mamy niezwykle ważny werset, który mówi o tym Jak leciwy już Jakub chce na łożu śmierci pobłogosławić swoich dwunastu synów Kiedy przychodzi kolej Judy, Jakub przepowiada, że od niego właśnie wywodzić się będzie królewski ród Izraela Pewnego dnia nadejdzie król, któremu posłuszne będą wszystkie narody, który wypełni Bożą obietnicę i odnowi błogosławieństwo zrajskiego ogrodu dla całego świata. Zaraz potem Jakub umiera, a po nim także Józef. Rodzina pozostaje w Egipcie i wciąż się powiększa. Na tym kończy się Księga Rodzaju, a nadzieje i obietnice dotyczące przyszłości pozostają niewyjaśnione. Musisz przewrócić kartkę, by zobaczyć, jak to wszystko potoczy się dalej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o Księgę Rodzaju.